Siemanko, witam was w kolejnym odcinku na tym niezaciekawym kanale. Jedziemy dalej z tematem Loncina. Postaram się, zobaczymy ile się uda w dzisiejszym odcinku zrobić. Jakie są plany, żeby to skończyć w ciągu jednego dnia. A jak wyjdzie, zobaczymy. No przynajmniej nie skończyć na gotowo, ale żeby spróbować przynajmniej to odpalić. Albo czy się w ogóle turbo kręci, nie? Zapasy paliwa zrobione. Do Loncina to będzie chyba to. Nie, żartuję. Tu jest ropa, tu jest benzyna. Zapasy są zrobione. Turbinka po ostatnim odcineczku. No niestety nic więcej nie machnąłem. No i w dzisiejszym postaram się zrobić jak najwięcej. Będę miał problem trochę z uszczelnieniami, ale jakoś to ogarniemy. Jakoś damy radę. Doszedłem do wniosku, że może się uda z tamtych rurek tutaj zrobić dolot do turba. Kurde, mam nadzieję, że to się zmieści. A jak się nie zmieści, będzie problem. Nie no, jakoś zawsze damy radę. No i trzeba się będzie zająć. No tym wydechem wreszcie. Jakoś to połączyć. Dorobić tutaj wreszcie adapter. Ja tu teraz rozkminię co i jak, żeby jak najmniej materiału poszło. No i widzimy się za chwileczkę. No dobra, no to minęła dość dłuższa chwila. Tutaj małe pobojowisko. Zrobiłem adapter na gaźnik. Docelowo tutaj nie będzie ten gaźnik. Będzie coś takiego. Jest tu niedużo miejsca. Jeszcze muszę zrobić jakąś podporę dodatkowo. Ewentualnie tą śrubkę wykorzystam, żeby to nie opadało, bo to będzie drgać, nie? Żeby się to nie przekręcał ten gaźnik. No inaczej się tego nie dało zrobić. Jest jedyna opcja. Troszeczkę mi nie pasuje tylko ewentualnie średnicę, że z mniejszej się zwiększa na większą. Z mniejszej na większą się zwiększa. No i to mi tylko nie pasuje, tak. Ale w miarę mi się udało go tutaj jakoś wcisnąć. Więc nawet jest, nawet mocno się trzyma, więc nie jest źle. Myślałem, że będzie gorzej. Co więcej, docelowo tu będzie zamontowane PZ26, bo nie mam dysz do PZ30, żeby zmniejszyć średnicę dysz. Znaczy nie mam mniejszej średnicy, żeby zamontować, by to na odpala, no, na wolnych obrotach grało wszystko. A przy przygazowaniu mi się wydaje, że odpowiednia dawka mogłaby być już paliwa, nie? Mogłoby rozsadzić tego Loncina. Ewentualnie zobaczymy, jeszcze jest opcja, że wsadzę to PZ30. Ale to będzie maszyna, jasny pieron. No teraz zajmiemy się wydechem. Już tu sobie porobił znaki. No i tniemy, podłączamy wydech teraz, nie? A na samym końcu zajmę się tą gruszką, bo z nią będzie najwięcej problemów. I nie wiem, czy nie zrobię na razie przelot. Wydech przelotowy. Tylko i wyłącznie na testy do pierwszego odpalenia przelotówkę, a potem zamontujemy ewentualnie ten wydech, co wam pokazywałem w poprzednim odcinku. Jak się zmieści oczywiście, bo to jest kawał rury w porównaniu do zwykłego loncinowskiego wydechu. Zamontujemy ewentualnie tego dziada. Chociaż tam średnica w środku jest dość sporawa. Ja to jeszcze rozbiorę i zobaczę, bo może jest opcja, że się uda to jakoś sensownie wszystko poskładać. Bo średnica wylotu będzie musiała być dwa razy większa niż średnica do lotu. Ewentualnie zrobimy to na tych rurach, co mam. To jest dość spora średnica. Akurat by wychodziło, że mniej więcej podobna średnica jak jest tutaj w tym. Może nie będzie go dławić, nie będzie laga na turbo. No,
Zobaczcie, że tu średnica wydechu samego, no to ogólnie tutaj turbiny, no to nie jest nie wiadomo jaka duża. No. Dobra, jakoś damy sobie radę. Ja sobie zawsze daję radę, więc jakoś będzie z tego coś może. Więc będzie chwila przerwy, bo tutaj nie dam rady tak zbytnio nagrywać. Prac, samych prac. Może takie jakieś przebitki, co jakiś czas się będą pokazywać. Z tym było, tak jak mówiłem, no kurde, było zabawy od pierona. Żeby to wziąć, to ponacinałem dość sporo, żeby powyginać. Nie mam giętarki. Jakbym miał giętarkę, to bym to zrobił w ciągu 5 minut. A bez giętarki to robiłem to chyba ze 2,5-3 godziny. Żeby to wszystko podginać odpowiednio i uspawać, nie? Bo wydech też bym sobie podgiął, jakbym chciał. O, ten kawałek rurki bym sobie wypodginał. Ja bym chciał, zyk, zyk, zyk. Tak fajnie by to jeszcze było, wyglądało nawet. No ale no nie ma narzędzi. Nie ma też kasy na narzędzie na razie. Dobra. Tutaj już zacząłem robić adapter. Adapter na turbinę. No i skończę go, mam nadzieję. I się będę zabierał właśnie za dorabianie, no ten adapter tu. Na to. Tu szpilki, jak widzieliście wcześniej, o, wykręciłem fajnie. Bo jak wsadzę wydech i miałbym szpilki, nie byłoby szans ogólnie tego tak zrobić. Dobra, więc chwila przerwy i zobaczymy się za niedługo. Chwila później. Jakie są efekty? Teraz tylko mi zostanie dociąć kawałek rurki. Trochę kąty się będą, nie będą się zgadzać. Ale nie chcę tego zrobić, żeby nie wiadomo ile od lącina to wystawało. Jak w BMC, w motorze cylindry. Mam taki mały dylemat, kurde, jak to tu rozwiązać. Chyba, że zrobię to na razie tak. A zobaczymy, jak będzie chodzić. No to potem to jakoś przekonstruuję. No, mianowicie ta uszczelka się tutaj pod spodem, ona zgniata. No, teoretycznie dowaliłem to teraz. No i będzie mi to podnosić delikatnie. Kurde. Musiałbym zrobić na wydechu taki adapter nasuwany i zaciskany na opaski, żeby po prostu zniwelować to, że się będzie mi tu zgniatać, nie? Czyli to będzie się chciało podnieść, już mnie nie będzie tutaj na dziury pasować. Będzie mi to wszystko przekaszać do boku. Zobaczymy, ewentualnie jakoś inaczej się to rozwiąże. Mam nadzieję, że mi się uda jakoś to pospawać sensownie, ale już niedużo. Teraz wam pokażę jeszcze ten wydech, zanim go dotknę, bo nie wiem. A zaraz za chwilę się zobaczymy, na jakim będę etapie znowu. Tu się dotknie to po skosie. Do tego. O. I to będzie w ten sposób. Takie C, tak jak wam mówiłem. Tak będę próbował wszystko robić. Na takie C się prawdopodobnie będę próbował zrobić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ewentualnie to trzeba będzie potem bandażem owinąć. Odbędę ten bandażem do wydechu. Coś takiego. Coś takiego. Będzie długo, dużo będzie spawania. Bo trzeba będzie to spawać naprawdę tak punktowo, powolutku, żeby mi się to wszystko nie spowyginało potem. Trudno. Ktoś jakoś to muszę spasować, nie? Po dłuższej chwili jest to na razie tylko chycone. Będzie to mniej więcej tak wyglądało. Mam nadzieję, że wam się podoba. Chociaż tu jeszcze nie jest wszystko upchane. Ale jedziemy do przodu, jedziemy do przodu. Już dużo nam nie zostało. Mam nadzieję, że będzie to zwijać asfalt. Zaczyna to już powoli jakoś fajnie wyglądać. Może trochę skomplikowanie, ale chyba nie aż tak. Zobaczymy, jak się uda dołożyć wydech. Ale to nie wiem, czy jeszcze w dzisiejszym odcinku, czy nie w następnym. Zobaczymy. Chyba zakończymy ten odcinek dzisiaj na tym. Kurde, myślałem, że zrobię więcej znowu, kurde. Wszystko przez ten wydech. A mianowicie, ściągałem go i zakładałem go chyba z 40-50 razy. Żeby to wszystko pomierzyć, czy sprawdzić, czy mi nie przeciąga. Bo mi deczko przeciągało spawy. A dosłownie milimetry to były. No ale już musiałem coś tam poprawić. Już zaczyna to jakoś przypominać.
Już to zaczyna jakoś wyglądać. Znowu z gruszką będzie problem. Kurde. Uszczelkę muszę tutaj dorobić. Wziąłem tutaj oczywiście to pod uwagę przy spawaniu. Będzie tutaj taka cienka uszczelka z puszki aluminiowej. No, nie powinno się nic topić, bo nie będzie aż taka temperatura. Prawdopodobnie. Z tą gruszką będzie problem. Kurde. Za dużo, dużo będzie roboty, żeby to tutaj zamontować. To będzie mniej więcej gdzieś tak. Będę musiał tu jakoś mocowania zrobić, bo to musi być wszystko mocne, bo to są strasznie duże. No, strasznie mocna sprężyna jest w tym, nie? Więc kopałem to już delikatnie. No i powiem wam, że od kopania lekko się tutaj rusza ta. Tylko że nie kopnę tego uczciwie, bo mi się wywala ten lącin z tego, na tym podnośniku. I muszę ręką trzymać ten zawór cały upustowy, nie? Bo jak nie będę trzymał zaworu, no to kompresja leci bokiem, nie? Muszę ręką, kurde, trzymać to, tamto, siamto. I powiem wam, że od takiego lekkiego kopania to już się ta turbina rusza. Chociaż ona i tak nie jest nasmarowana jeszcze dobrze, więc jak się muszę tam WD-40 albo coś psyknąć, bo ona tutaj leży już dość długo. No i to się musi rozruszać, nie? Ten wirnik. Jakby tam WDK psyknął, to pewnie od samego kompania już by się to kręciło. Tak to tylko się rusza, nie? W sensie lekko się przekręca, nie? Tylko że nie kopnę też mocno. No nie dam rady wam pokazać, bo to kurde spaduje mi z tego. Musicie mi uwierzyć na słowa. Więc jest jakiś potencjał, jak przy kopaniu już ten wiatraczek się lekko rusza. No to jak go odpalę, to powinno już tam coś chodzić. Kwestia tylko jest z tego, kiedy on złapie busta całego. Żeby się okazało, że dopiero złapie busta przy manecie do końca. Nie wiem, zobaczymy. Ja jestem sam ciekawy, jak to wyjdzie. Kwestia smarowania już tam mniej więcej już mam przemyślaną. Zobaczymy, zobaczycie, jak to będzie. Wydech już jest pospawany na gotowo. Tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, tak jak przymiarki były, tak i robię teraz. Czyli mówiłem wam, że zrobię takie prawdopodobnie C, żeby to nie wystawało za lącina. Więc tak zrobiłem. Mówiłem wam, że pewnie zrobię tu jakąś nawrotkę czy coś. Też tak zrobiłem. Więc jak mówię, tak staram się robić, nie? To i tak jeszcze będę musiał tutaj. Będzie opadać, więc muszę zrobić jakieś mocowanie do ramy dodatkowo, żeby to było jakieś sztywniejsze i nie opadało mi od drgań, bo jak się rozgrzeje to wszystko, no to może to opaść potem, nie? Docelowo jeszcze raz wspomnę, jeśli ktoś ominął tamtą część, będzie tutaj PZ26 gaźnik. Nie bez powodu kupiłem do stąd skutera PZ26, więc taki tutaj będzie. Co tu jeszcze? No zbyt dużo tutaj takich ciekawych rzeczy nie będzie już miał do powiedzenia. To już będzie w następnym odcinku. W dzisiejszym się niestety no nie udało się tego odpalić. Dążyłem do tego, żeby odpalić, no ale z wydechem. Z wydechem troszeczkę za dużo było problemów, więc no tak wyszło. Mam nadzieję, że się wam podoba. Zaczyna to wyglądać normalnie, jakby nie wiadomo co to było, to za silnik. Tyle elementów, jeszcze dopiero jak zobaczycie, jak dojdą jeszcze rurki, prawdopodobnie pompka elektryczna, akumulator, wiązkę trzeba będzie rozbudować, przebudować. Ho, 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 roboty, a roboty jeszcze. Ale mi się wydaje, że jeszcze coś z tego wyjdzie. Cewkę prawdopodobnie damy większą, żeby to trochę mocniej prało iskrę. Kurde. Modyfikacji przed nami jeszcze od Pierona. Więc jak się wam podobało, koniecznie łapeczkę w górę. Jesteś nowy, możesz kanał zasubskrybować, żeby być na bieżąco z odcineczkami. Ostatnim czasem troszeczkę było to rzadziej z tymi odcinkami, ale myślę, że w najbliższym czasie coś ruszymy więcej. Więc koniecznie subskrypcja. Macie jakieś ciekawe pomysły, modyfikacje i tego typu sprawy, co pozmieniać, jak rozwiązać, piszcie na dole w opisie pod filmem. Więc no, rozważę każdą propozycję
Może akurat zmienię, przekonstruuję coś. Ja kończę. Widzimy się standardowo mam dzień niebawem. W odcineczku ze Stunt, kurde, Stunt Scootera. Z Loncina Turbo. Więc do następnego. Trzymajcie się, na razie. Hej!